Dzień dobry, witajcie. Choroby zakaźne to takie, które są wywołane przez czynnik zakaźny. Na przykład bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki bądź priony. Natomiast choroby zaraźliwe to takie, które przenoszą się z człowieka na człowieka. Choroba, jeżeli przenosi się z człowieka na człowieka, powinna być określana jako zaraźliwa i należy mówić o zarażeniu, a nie o zakażeniu. Czyli zaraźliśmy się grypą, a nie zakaziliśmy się grypą. Popularne i najbardziej zakaźne choroby, o których się często nie mówi, to po pierwsze próchnica. Tak, próchnica jest chorobą zakaźną i zaraźliwą. Czynnikiem zakaźnym są tutaj bakterie, tak zwane paciorkowce zieleniejące. Streptococcus mutans, mitis, sanguinis, salivarius. Oczywiście bakterie te powodują próchnicę, ale to czy zachorujemy na nią zależy od tego, jak będziemy dbać o higienę jamy ustnej. Niemniej, jeżeli na przykład całujemy się z osobą, która ma próchnicę, istnieje u nas zwiększone ryzyko zachorowania na próchnicę. Matki bardzo często popełniają bardzo zły nawyk, to znaczy oblizują smoczek i podają go swojemu dziecku. I w ten sposób mogą indukować próchnicę u dzieci. Tylko proszę nie mówcie mi, że niemowlaki jeszcze nie mają zębów, bo to nie jest dla mnie żaden argument. Drugą najbardziej zakaźną chorobą jest choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy wywołana przez Helicobacter pylori. Na Helicobacter pylori zarażonych tą bakterią jest od 30 do 80% ludzi w zależności od regionu. Trzeba jednak pamiętać, że ta bakteria staje się coraz bardziej oporna na antybiotyki. W leczeniu infekcji często stosuje się 2 lub 3 różne antybiotyki. Do niedawna uważano, że bezobjawowa infekcja Helicobacter pylori nie wymaga leczenia. Teraz nowe zasady leczenia wprowadziły zmianę. Każda infekcja musi być leczona, dlatego że Helicobacter pylori jest kancerogenem. To jest czynnik rakotwórczy. Prowadzi do rozwoju raka żołądka bądź chłoniaka żołądka typu MALT. Oczywiście nie każdy zachoruje. Większość osób nie zachoruje. Niemniej, zwracając uwagę na to, że ta choroba i ta infekcja jest powszechna, może to stanowić istotny problem. Bakteria przenosi się przez ślinę. Unikajmy na przykład takich sytuacji w szkole, jak ktoś mówi daj łyka i pijemy z tej samej butelki lub pijemy na przykład z tej samej szklanki, ponieważ to oczywiście sprzyja zakażeniu. Kolejną najbardziej zakaźną chorobą jest wirusowe zapalenie wątroby typu B. Oczywiście teraz problem jest mniejszy, ponieważ istnieje skuteczna szczepionka. Ale wirus HBV, który powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu B, jest 10 tysięcy razy bardziej zakaźny niż wirus HIV. Do zarażenia się wystarczy 0,01 mikrolitra krwi, niewidoczna ilość krwi. Wystarczy błąd pielęgniarki czy lekarski, że nie zmieni rękawiczek od pacjenta. Oczywiście są procedury dezynfekcji sprzętu, ale praktycznie każde narażenie ciągłości tkanek stanowi potencjalne zagrożenie. Dlatego szczepi się w noworodki. Nie dlatego, że jest to choroba weneryczna, ale dlatego, że noworodek czy później niemowlę może być narażone na jakieś nieprzewidziane zabiegi czy procedury medyczne z powodów zdrowotnych i być narażone właśnie na zachorowanie. HBV znajduje się także w ślinie, ale tutaj ryzyko zarażenia praktycznie nie występuje, chociaż teoretycznie jest możliwe. I kolejną, najbardziej zakaźną chorobą jest grypa jelitowa, czyli tak zwana biegunka rotawirusowa, bądź wywołana też przez niektóre inne wirusy, takie jak norwalk czy norowirus. Do zarażenia się wystarczy 100 wirionów, natomiast w 1 gramie kału jest tych wirionów około 10 lub nawet więcej miliardów. Jeżeli mieszkamy z osobą chorą na grypę jelitową, nie ma możliwości, że się nie zarazimy. Jeżeli korzystamy z tej samej toalety, wystarczy spuścić wodę, żeby miliardy cząstek wirusowych unosiły się w powietrzu. Wystarczy je wdychać, osiadają w gardle, połykamy i oczywiście jesteśmy zarażeni. Nie każda osoba zachoruje, bo wiele osób jest odpornych. U wielu osób choroba przebiega w postaci łagodnej. Unikajmy stosowania takich ręczników wielorazowych z froty. Używajmy papierowych ręczników. Unikajmy stosowania mydła w kostce. Używajmy mydła w płynie. Moi drodzy, infekcja czy biegunka to najgorsze, co nas może spotkać. No chyba, że biegunka i Alzheimer jednocześnie. Wtedy biegniesz, ale nie wiesz dokąd. To wszystko na ten temat. Pozdrawiam Was. Cześć.